A tutaj, moi drodzy, kawałek zieleni w centrum Tokio. W Tokio nie brakuje zielonych miejsc. Chciałem je wam raczej pokazać, dlatego że jest dosyć oryginalne. Dosyć ładnie zaplanowany kawałek zieleni pomiędzy strzelistymi wieżowcami. Naprawdę bardzo sympatyczne miejsce i chciałbym troszkę pokazać wam właśnie, w jaki sposób japońscy projektanci przestrzeni i zieleni rozwiązują kwestie związane z zielenią w tak wielkiej metropolii, jaką jest Tokio. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego, parę drzewek pomiędzy wieżowcami, ale zapewniam, że robi to naprawdę bardzo sympatyczne wrażenie. No to jak między wieżowcami można znaleźć sobie cichy, przytulny kawałek zieleni. Udało się projektantom w tym przypadku zrobić coś oryginalnego. Mimo że tej zieleni jest stosunkowo niewiele, to jednak daje ona takie poczucie, że no, mieszkamy w mieście nie tylko złożonym z betonu, stali i szkła, ale również z tej żywej tkanki. Wszystko jest takie bardzo równe, uporządkowane. Jest to nietypowe zagospodarowanie. Zobaczcie na przykład na ten wodospad. Coś w rodzaju symulacji ogrodu Zen. Bardzo, bardzo sympatyczny pomysł. A to, co w tle słyszycie, to są japońskie kruki. Naprawdę potężne i naprawdę głośne. Mam karasy. Namierzyłem karasy. Robią dużo hałasu. One są dwa razy większe od naszych wron. Są wielkie. Uważaj, bo spłoszysz. Gacia. No, to już nie. To już nie mogło się udać. Popatrzcie tylko, ile odrobina bambusa gdzieś posadzonego na niewielkiej powierzchni ziemi potrafi wiele zmienić, jak wiele dodać uroku takiemu niepozornemu miejscu. No, parę wieżowców, troszkę betonu, ulica, a jednak ten dobrze zaplanowany element zielony bardzo wiele zmieniał.